Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam Was w filmie, w którym sprawdzimy moją wiedzę z serii Fallout. Rozwiążemy sobie kilka quizów, które znalazłem w internecie. W końcu okaże się, czy wiem, o czym mówię, czy tylko udaję, że znam się na tej serii. Zapraszam. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jedziemy od razu. Quiz wiedzy o serii Fallout. Rozwiąż quiz. Jak widać, składa się on tylko z 15 pytań, więc nie powinno być nudno. Jak miał na imię nadzorca krypty numer 13? Oczywiście, że Jacoren, czy Jacoren. Nigdy nie wiem, jak to wymawiać. Która z frakcji nie pojawiła się w pierwszej części serii Fallout? Uczniowie Apokalipsy, Karmazynowa Karawana, Bractwo Stali, Reapers, czyli Ostrza. W pierwszej części serii Fallout, która się nie pojawiła. Ostrza były, Bractwo było. Karmazynowa Karawana była. Uczniowie Apokalipsy też byli. Nie wiem, albo ja jestem jakiś niedouczony, albo autor quizu popełnił jakiś błąd. Sprawdzę sobie po nagraniu, bo aż nie chce mi się wierzyć, że wydaje mi się, że raczej wszystkie z tych frakcji pojawiły się w pierwszej. No ale uznajmy, że dobra, że Ostrza, bo to co najmniej znani, no ale wydaje mi się, że raczej wszystkie te frakcje były. Jedziemy dalej. Jaka zbroja poza Power Armorem była najdroższa w grze Fallout? Wydaje mi się, że pancerz Bractwa. Bo to jest ulepszona wersja pancerza bojowego. Zastanawiałbym się też nad pancerzem Tesli, ale chyba wydaje mi się, że pancerz Bractwa. Który ze skilli nie pojawił się w pierwszej części serii? Ojej. Wydaje mi się, że Aldersman, czyli tam survivalista, czy jakoś tak. Ze skilli i z perków nie jestem dobry. Jaki efekt w pierwszym Falloutie wywoływało wypicie puszki Nuka Coli? Nie pisze się Nuka Coli, tylko Nuka Coli, ale mniejsza z tym. Wydaje mi się, że charyzma plus jeden. Według systemu gry umiejętności Animal Friend, przyjaciel zwierząt, nie identyfikowała jako zwierzęcia zmutowanych szczurów. Tak mi się nie, rad skorpionów raczej. Ile holodysków można znaleźć podczas pierwszej... Ile holodysków można znaleźć podczas rozgrywki w pierwszej części Fallouta? Tego nie wiem. To na pewno będę miał źle. Obstawiam, że 18. Nie mam pojęcia. Który schron obsadzono mieszkańcami pochodzącymi z różnych kultur o skrajnie odmiennych poglądach i zamknięto na 50 lat, bla bla bla. Oczywiście, że Krypta 15. Jak nazywała się seria superkomputerów stworzonych ZAX? Też nawet nie muszę czytać do końca. Jaką nazwę nosiła powojenna wizja ludzkości, jaką opracował Master? Mistrz. Jedność. Na ile sposobów można było pokonać głównego antagonistę gry? Można było mu powiedzieć o tym, że supermutanci są bezpłodni. Można było go zabić i w sumie nic z nim nie rozmawiać, tylko wysadzić katedrę. To chyba trzy. Jak nazywają się zmutowane dwugłowe krowy? Oczywiście, że braminy. Jak nazywają się trzy specjalne reputacje, jakie można otrzymać w Falloutie w związku z zachowaniem głównego bohatera? Nie wiem. Jaki jest limit czasowy na zdobycie water chipa? Jezu, jak ja nienawidzę, jak ludzie przeplatają angielskie słówka z językiem polskim. 150 dni. Albo 100 dni, nie. 100 dni, a potem 50 można było u kupców wodnych dokupić. Ale też mogę się mylić. W którym roku gra Fallout trafiła na półki sklepowe? W 97. No i mamy koniec, jak poszło. 9 poprawnych, 6 niepoprawnych. Zastanawia mnie to pytanie z tym... Można sprawdzić odpowiedzi? Chyba nie. Chciałbym właśnie wiedzieć, jak to z tymi frakcjami było, bo wydaje mi się, że no mimo wszystko mam rację. Ale mniejsza z tym, przejdźmy do drugiego quizu.
Quiz wiedzy o Fallout. Rozwiąż quiz. O, ponownie pytanie o ZAX. Czym jest, kim jest ZAX z Fallouta? Ja myślę, że jest superkomputerem stworzonym przez Voltech. W której krypcie rozpoczyna się akcja pierwszego Fallouta? 13. Jak nazywa się ten stwór? Harold. Dlaczego Chiny zaatakowały Alaskę w 2066 roku? By przejąć ostatnie zasoby ropy na kuli ziemskiej. Gdzie spotyka się psa chłapa? Oczywiście, że w Złomowie. To jeszcze zależy w jakiej części. Ale podejrzewam, że chodziło o jedynkę. Ile główny bohater ma początkowo dni na zapewnienie wody swojej krypcie? Jakiego bohatera można zrekrutować w Cienistych Piaskach? Jana czy Iana, ja też nigdy nie wiem jak to się wymawia. Ile jakich pocisków używa ta broń? No to jest oczywiście pistolet 10 mm. Czym wyróżniała się Krypta 12? To jest oczywiście Necropolis. Jej główny włas miał się nie domykać. Na ruinach jakiego miasta zbudowano gruzy? Los Angeles. 10 poprawnych. No, czyli nie jest ze mną tak źle. Kolejny quiz. Quiz wiedzy z Fallout New Vegas, mojej ulubionej części, także myślę, że tutaj raczej wstydu nie będzie. Jedziemy. Już? Zaczynamy? Kim z zawodu był główny protagonista? Oczywiście, że był kurierem. Dali. Aha, tu samo będzie przeskakiwać, okej. W filmie wprowadzającym widać, jak pewien mężczyzna najpierw prowadzi monolog, a potem strzela z powodu pewnego przedmiotu, próbując zabić bohatera. O jaki przedmiot chodzi? Oczywiście chodzi o głowicę jądrową. Jak nazywa się przedstawiona na zdjęciu osoba? Chodzi o tą w środku. Oczywiście to jest Benny, gość, o którym była mowa w poprzednim pytaniu. Na spotkaniu protagonisty z mężczyzną w garniturze na cmentarzu gracz powinien zauważyć kilka osób o tym samym odzieniu. Są to oczywiście wielcy chanowie. Kto odnalazł żyjącego protagonista, a potem pojawia się w pewnych momentach w trakcie historii? Oczywiście, że to jest ten śmiedź Wiktor. Jakoś nigdy mu nie ufałem. Kim są kajdaniarze? Kajdaniarze to są więźniowie, którzy... No właśnie... Jaki los spotkał miejscowość Nipton? Oczywiście, że najechał ich Legion Cezara. Wcale się nie zastanawiałem. Planem twórców z Obsidian Entertainment było dodanie do trójwymiarowych odsłon owada supermutanta, inspirując się przy tym istotą nazywaną Tarantula Hulk. Deweloperowi udało się zrealizować ten cel, a efektem tego jest oczywiście, że Cazador. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Większość rezydentów Jacobstown to obecnie supermutanci. Supermutanty oraz mroczni. Night King. Z czego znani są boomersi? Z niechęci do obcych. Między innymi. W dawnym czasie NCR, Republika Nowej Kalifornii, stoczyło zwycięską walkę z Bractwem Stali, Brotherhood of Steel, jakby ktoś nie wiedział, o pewien obiekt z Mojave, który... Oczywiście była to elektrownia Helios One. Dlaczego Bractwo Stali z zaciekłością walczyło ten obiekt? Ze względu na tam... na broń zwaną Archideme... Kuźwa. Ze względu na broń zwaną Archimedesem, tak. Który obiekt w okolicach pustyni Mojave jest z perspektywy sprawujących władzę najważniejszy? Oczywiście jest to zapora Hoovera. Podczas walki o wspomniany w poprzednim pytaniu obiekt wojska NCR zwabiły zwiadowców do Boulder City. Nie muszę chyba dalej czytać. Jak chcecie, to sobie sami przeczytacie. Mieszkańcy Good Springs wpadli w konflikt z pewną grupą, ponieważ schronił się u nich Ringo. Członkiem jakiej grupy jest Ringo? Ringo, Dingo. Oczywiście, że karmazynowej karawany.
Dlaczego z perspektywy kuriera miejscowość Prim jest ważna? Ponieważ jest tam siedziba Mojave Express. Do jakiego zwyczaju chce powrócić stowarzyszenie? Spożywania ludzkiego mięsa, bo to kanibale. Jak nazywa się postać, która według opinii jednej z osób z Fortu Mormon, tego się nie odmienia, sprawuje władzę nad Freeside i nic nie dzieje się tam bez jego wiedzy. Oczywiście jest to król. The King. Przed wyjazdem... Przepraszam, przerwa na... Muszę się podrapać. Dobrze. Przed wyjazdem na teren Nowego Vegas, Securitron żąda od protagonisty dużej wpłaty. Czy jest ona możliwa do uniknięcia? No, to zastanawiam się między tym a tym. Wydaje mi się, że raczej to będzie... O, właśnie, będzie lepsza odpowiedź. O właśnie, tu jest nawet napisane, o co chodzi. Jeśli gracz posiada współczynnik Science na poziomie 80, powie hasło, które po rozszyfrowaniu znaczy lody. No właśnie, tam sobie możecie doczytać. Taka ciekawostka, to... Ja tego nie pamiętałem. Co się stało z żoną strażnika Nowak, znanego jako Bun? Ja myślę, że została sprzedana Legionowi i prawdopodobnie nie żyje. Mi się wydaje, że na pewno nie żyje, ponieważ Bun ją zastrzelił. Ale mogę się mylić. Z czego znane są bestie? Friends. Ja myślę, że ten... Że są... Z zamiłowania do narkotyków. Czy to kanibalizmu? To nie wiem. Kim jest Mr. House? Ja myślę, że Mr. House jest enigmatycznym zarządcą Nowego Vegas. Kim jest Pan Tak? Yes Man. Oczywiście, że Pan Tak jest przeprogramowanym przez Bianego Securitrionem. Przed próbą zdobycia zapory Hoovera, Legion Cezara planuje podkopać morale RNK, dokonując pewnej rzeczy. Jakiej? Zamordować Arona Kimbala. Między innymi, bo dużo rzeczy chcieli zrobić. Kim jest... Ja myślę, że on jest... że Aaron Kimball jest prezydentem. Czym jest symbol Cezara? Mark of Caesar. Kaiser. Nic nieznaczącym śmieciem. Oczywiście, że to jest prawidłowa odpowiedź, ale my niestety musimy podporządkować się pod klucz pytań, tak jak na maturze. Nie możemy mówić prawdy, musimy dostosować się do klucza odpowiedzi. W opinii jednego z ważniejszych członków Legionu Cezara, Cezar ma problem z podejmowaniem decyzji, a w pewnym momencie zapada w śpiączkę. Czym to jest spowodowane? Guzem mózgu. Która z poniższych frakcji korzysta ze szabrowanych pancerzy wspomaganych? Oczywiście, że Republika Nowej Kalifornii. Z czego znana jest rodzina Van Graaff? Ja myślę, że z handlu bronią energetyczną. Z czego znani są Gunrunners, zbrojmistrzowie? Ja myślę, że z zamiłowania do broni palnej. Co, to już koniec? Twój wynik to 30 na 30. Nijak nie da się cię zagiąć. Chodząca encyklopedia pustyni Mojave. To ja. No dobra. Myślę, że jeszcze rozwiążemy sobie te dwa teściki. Dosyć fajnie się bawię. Z jakiej krypty pochodził przybysz z krypty? To jest dobre pytanie. Na zdjęciu mamy dziecko przeznaczenia. Ale myślę, że pochodził z krypty 13. Ile razy mieliśmy stoczyć walkę z Kadzą, wyciętą postacią z drugiej odsłony Fallouta? Z Kagą. I myślę, że to było 5. Wskaż piekielny pancerz wspomagany enklawy. To je to. Wskaż Gekka. To je to. Kapitan Wes przewodził. Strzelcom. Część najlepiej oceniana przez społeczność Fallouta to... Ale według kogo? Nie ma takiego oficjalnego rankingu, no chyba, że na Steamie.
ale wydaje mi się, że będzie to Fallout New Vegas. Ile wraków czołgów możemy znaleźć w Fallout 4? Nie ma. Nie wiem, nie liczyłem, myślę. Będę strzelał. Prawdopodobnie trafię źle, ale obstawiam 8. 7. Byłem blisko. Codsworth i Curie są robotami o nazwie fabrycznej Mr. Handy. Grając po stronie Instytutu, musimy zniszczyć Bractwo i trasę. Jaki był kod do Gekka? Gekk nie miał kodu. 216. Przecież to był kod do oczyszczalnika, a nie do Gekka. No ale dobra. Niech wam będzie. Kto zdezerterował podczas bitwy o Helios 1? Myślę, że starszy Eliach. Co to? Gówno. Lobotomita. Skrót Gekk to generator ekosystemu cudownej krainy. Gałka elektromagnetyczna całego kraju. Kuźwa. Frank Horrigan jest mutantem. Konkretnie to supermutantem. Ile w serii Fallout jest postaci ze wszystkimi statystykami special na 10 punktów? Wydaje mi się, że 3. 4, o. Ochłap z czwartej odsłony Fallouta to owczarek niemiecki. Która z tych postaci pojawiła się w dwóch odsłonach serii Fallout? Markus. Jak Wellingham nazywa strzelców? Nie wiem. Szczelacy, karabiny, niszczyciele. Nie ma o tym zmian. Strzelacy? Naprawdę? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, biorąc pod uwagę ortografię tego, co przygotowywał ten test. Kim tak naprawdę jest burmistrz Magdana? Myślę, że jest tak naprawdę Syntkiem. Podziemny świat jest w Muzeum Historii. Gdzie możemy zwerbować Clower w Paradise Falls? Wujek Leo jest przyjazny handlarz. No, świetna składnia. Przyjazny supermutant opowiadający o swoich pobratymcach. W którym roku Enklawa odkryła, że nie jest sama? I są jeszcze w USA ludzie nie będący potomkami mieszkańców krypt. To jest dosyć dobre pytanie. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, obstawiam, że 2140. O! A to ciekawe. Stacja kontroli Enklawa to... Platforma wiertnicza. Latacze po Wielkiej Wojnie produkowane były przez... Enklawę. Jeśli będziemy wykonywać misję dla Wangrafów, w jednej z misji musimy przyprowadzić do Glorii na egzekucję jednego z naszych towarzyszy. Kogo? Jest to Kes. Boone odszedł z pierwszego batalionu, gdyż... Służba przez RZ. Kurwa, nie to chcie... No właśnie. No ale w sumie skoro uczestniczył w masakrze w Bitter Springs, to troszkę mu się nie podobała służba Warrenka, więc... Dobra. Wielka wojna wybuchła w... Oczywiście w 2077 roku. 23 punkty na 28. Bardzo dobrze, znasz się na uniwersum Fallouta. Dziękuję. No i ostatni teścik. To jest, jak dobrze znasz Fallout 4. Także zaczynamy od... Pierwsze pytanie jest takie, jak ostatnie w poprzednim quizie. Także myślę, że tu wątpliwości nie ma. Jak nazywa się ta postać? Arcadio Maxon Morales Esposita. Nie no, Arthur Maxon. W jakim wieku został przywódcą Bractwa Stali? Myślę, że wiek, ja z tego co pamiętam, to 16 lat. Aha, 15. Nie wiem, to też będę musiał zweryfikować, bo jakoś nie wierzę w to. Wydaje mi się, że w wieku 16 lat. Dlaczego Paladin Dance tak bardzo nienawidzi nieludzi? Ponieważ jego przyjaciel został zamieniony w mutanta. Dlaczego McCready pracował dla strzelców? Ponieważ jego syn był ciężko chory, na nową plagę zachorował. Przepraszam. Pomyślałem o syntkach i mi się niedobrze zrobiło. Jak nazywa się siostra Piper? Nat. W jaki sposób wyznawcy Atomu próbowali zabić Piper?
Próbowali ją otruć arszenikiem. Dlaczego Minutemani zatracili dawną potęgę? Przez masakrę w Quincy. Polemizowałbym, ale co ja tam wiem. Kto stworzył Curie? Dr. Collins z Krypty 81. Dlaczego Kate nie ufa innym? Ponieważ w wieku 18 lat rodzice ją sprzedali. Na psiarni. Co się stanie, gdy Travis zostanie zabity? Jego obowiązki przejmie Shank Kowalski, ten taki łysy chłopiec. Czy Deacon jest człowiekiem? Tak, jest człowiekiem. No kurwa nie! Nie wiem co powiedzieć. Koniec. Znajdźcie mi jakieś fajne quizy, podeślijcie. Jeśli spodobał wam się ten odcinek i chcecie więcej, to podeślijcie mi coś ciekawego na fanpage'u. Myślę, że będę w stanie to powtórzyć. A wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku na Krypta TV. Cześć!